fragment z Ewangelii na dzień dzisiejszy. Nagle zerwał się gwałtowny wicher, fale biły w łódź, także łódź już się napełniała wodą. Jezus zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On powstawszy zgromił wicher i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Morze, gwałtowna burza, to budzi w nas przerażenie. Wobec tych żywiołów, co symbolizują działanie zła, Jezus ukazuje się jako ten, co poskramia te ciemne, mocno przerażające człowieka moce. On te moce podporządkowuje sobie, panuje nad nimi. I to jest okazja, by uczniowie, tak wylęknieni w łódce, co tonie, odkryli po raz kolejny, że ich mistrz jest naprawdę pełnym mocy Bogiem. To sam Bóg, prawdziwy Bóg, ratujący człowieka. Święty Augustyn woła do nas, uczniów Jezusa: Obudź Chrystusa. Sama Twoja wiara wyda rozkaz niepokojącym Cię falom i namawiającym Cię do zła wichrom, które natychmiast znikną. Matka Boża jest pełna pokoju, jest królową pokoju, bo ufa, bo wszystko zawierza Panu. Ona tak żyje, by to, co Boże w niej się realizowało. Nie ucieka, nie walczy z wolą Bożą. Ona walczy z tym, co odrywa, co osłabia to zaufanie do Pana. Mówi: oto ja, służebnica Pańska. Prośmy w modlitwie różańcowej za ludzi targanych pokusami, burzami emocjonalnymi. Niech wołają i proszą Jezusa o ratunek. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu,